Szczęść Boże, coś Wam powiem. Święci ludzie, rodzice Jezusa nie rozumieli Go. No jak tak można? Ale czy świętość polega na nieomylności, na posiadaniu wszelkiej wiedzy i rozumieniu wszystkiego? Tak to może tylko Bóg, który jest wszechmocny. A człowiek jest ograniczony na wielu płaszczyznach. Świętość Maryi i Józefa polegała na wierności i zaufaniu Bogu. Słowa, które wypowiadał Jezus, były wielokrotnie i na różne sposoby rozważane, bo zachowywane zostały w sercu Maryi, któremu dziś oddajemy cześć. Ono było niepokalane, a więc Słowo miało tam najpiękniejszą przestrzeń, żeby wzrastać i dojrzewać, by w stosownym czasie wydać plon. W sercu możemy chować różne rzeczy, nasze czułości, nasze dobre wspomnienia i wrażenia, naszą pamięć o bliskich, ale i możemy też tam złożyć naszą niechęć i urazy, bo ktoś nam solidnie nadepnął na odcisk i zranił. Serce w języku biblijnym odnosi się do najgłębszej części człowieka, z której wypływają wszystkie jego myśli, słowa i czyny. Święty Grzegorz z Nyssy mówi: Bóg pozwala się kontemplować osobą czystego serca. Zobaczmy, że w sercu Maryi są wszystkie wydarzenia od zwiastowania do wniepowstąpienia Jezusa, ze szczególnym miejscem na wydarzenia z Kalwarii. A więc jest tu i radość, i zatroskanie, i niepewność, oraz ból i smutek wynikające z niezrozumienia pewnych wydarzeń. Zupełnie tak jak w każdym z nas. To, co nam przynosi dzisiejsza Ewangelia, to sposób radzenia sobie z życiem. Maryja szukała Jezusa, gdy się zagubił. Ona odczuwała potrzebę, by Go szybko znaleźć. Pokazuje nam to, że przeżywając trudne chwile, powinniśmy szukać Jezusa, by znów mógł być w naszym sercu. To dobre miejsce, żeby z Niego kierować naszym działaniem. Czułość, bliskość Jezusa to czuć pewność, że wszystko z Nim będzie piękne. Wcale niełatwe. Pytanie, dlaczegoś nam to uczynił, może być pytaniem dla nas, czy pragniemy Jego bliskości. Czy na tyle Mu już ufamy, że bez Niego nasze życie wydaje się nie mieć sensu. Ten fragment wiele mówi także o naszej obrzędowości i pobożności, o takim ludzkim spojrzeniu na Zbawiciela. Rodzice Jezusa wypełniali obowiązki. Gdyby zrezygnowali, nie czytalibyśmy o tym dzisiejszym wydarzeniu. Pokazuje nam to, że nie możemy zbyt lekko odchodzić od naszych obowiązków względem Boga, by nie rezygnować z tego, co powinno nas ubogacać. Nie okradajmy się z łaski spotkania z Ojcem. Nie róbmy dziur w naszej duchowej historii życia, żeby na sądzie ostatecznym nie było nam wstyd. Święty Paweł VI napisał: Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa. Jest to szkoła Ewangelii. Tutaj przede wszystkim uczymy się patrzeć, słuchać, rozważać i przenikać głębokie, tajemne znaczenie tego bardzo prostego, pokornego i jakże pięknego objawienia się Syna Bożego. Może też i całkiem nieświadomie uczymy się Go naśladować. Taka jest szkoła nazaretańska, gdzie Syn jest posłuszny rodzicom, a rodzice uczą się Syna Bożego. To, że czegoś nie rozumiemy w danej chwili, nie oznacza, że mamy to porzucać i zaniechać. Nie mamy kontemplować swojego niezrozumienia wydarzeń, swoich niepowodzeń i słabości. Naszym zadaniem jest kontemplować Boga, dosłownie spoglądać na Niego, by nasze oblicze rozpromieniało się radością. Zostawmy ocenianie siebie, a skupmy się na Bogu, gdy On zajmie się nami, z Panem Bogiem.